Dobra. Jest fajne 10 stopni na dworze. A burgerownia kumpla z dawnych lat, w którym kiedyś latałem komarem przez kartoflowisko, ma urodziny dzisiaj. Żona gdzieś pojechała z dzieciakami na zajęciach, a ja od tygodnia nie siedziałem na moto. Więc najwyższy czas się wybrać. Każdy pretekst jest dobry, nie? No. Tylko że jestem cholernie za grubo ubrany na tę wycieczkę. Bo jak ostatnio jeździłem, to było około zera. A dzisiaj jest 10 stopni. Więc się trochę zgrzeję. Ale mam godzinę, zamiast żona wróci. A no to trzeba trochę rozruszać. Dupa. Przez moment zestresowałem, bo to jest godzina nieprzestawiona na zegarze. Myślałem, że mam tylko pół godziny. Mam godzinkę na to, żeby się uwinąć tutaj z powrotem, wrócić i udawać, że nigdzie nie byłem. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Prościej jest błagać o wybaczenie niż o pozwolenie. Taka ze mnie męska szowinistyczna świnia. I do dupy jeździ w rękawicach zimowych, naprawdę. Metzelery z ósemki dalej się nieźle trzymają, nawet przy takiej pogodzie. Ale już powoli trzeba zacząć uważać. A w ogóle to teraz muszę oddychać, znowu robiąc ryjek w dół. Bo jak oddycham normalnie w kasku, to okulary mi padły. To już niestety ta pogoda, przy której trzeba chronić okulary przed parowaniem. Niestety gadanie nie pomaga. A odnośnie prowadzenia w rękawicach, to po prostu no, się wiele mówi o tym, że seks z kondomy to nie jest to samo co bez. Ale to naprawdę blednie w porównaniu do próby prowadzenia motocykla w rękawicach zimowych i normalnych. I tak stanąć zawsze, żeby było widać maszynę z lokalu. No i to jest burgerownia kumpla, z którym żeśmy się kiedyś na rometach i komarach rozbijali po okolicach Poznania dawno temu. Ponad 30 lat już. Stary jestem.
No to urodzinki, urodzinki i po urodzinkach. Każdy pretekst jest dobry, że się wyrwać z domku i trochę poszlałeś na moto. Mam nadzieję, że podka wyszła i mogłem pokazać, jakie dobre szamanko było. A teraz szybko do domku. Zegarek przestawiony. Listopada. No to jest koniec listopada. Gdzie tu koniec sezonu? Cieplutko. Przyjemnie. Można jechać z otwartą przyłbicą nawet, ten tu szybą. Tylko to jest kretyński wyjazd. Na serio nie wiem, kto to rondo zaprojektował. Tu nie można nawet zawrócić. Teraz 30 na godzinę, próbuję jechać zgodnie z przepisami. Miałem pustą drogę za sobą, w tym filmie siedzą na tyłku 3 samochody. Ale zaraz przy tym filmie też powie, że za szybko jechałem. No nie da się w tym mieście jeździć zgodnie z przepisami, bo od razu ktoś próbuje staranować dupę. Jezu, jak mi tego brakuje, takiego jeżdżenia na moto spokojnego. Jak na lewo skręcam, to zawsze do lewej strony. No to zima nie jest. W zasadzie jakbym się oparł, to nawet do nowej roboty bym mógł na moto jeździć, ale... Marynarka się gnięcie w kamieniu. Ale nie mówiąc o garniturze. Idzie do kompilacji. Ciekawe czy facet czy babka. BMW, klasycznie. Jeżeli nie było, że ten film jest tylko o obżarstwie i hamburgerach, takie dwa protipy na sam koniec. Na powiedzmy, że zimę. Jak się mniej jeździ, a ma się garaż, to bardzo fajnie jest się wyposażyć w taką zabawkę. Albo z Lidla, to jest chyba taką zabawkę. Cokolwiek z funkcją podtrzymania akumulatora. Ja mam moto całą zimę gotowe do jazdy, czasami sobie wyskoczę. No teraz, do teraz jeździłem cały czas, a teraz i tak stoi przygotowane. Jedyne co, to muszę odpiąć to i założyć siedzisko i mogę jechać. Akumulator przez całą zimę spokojnie jest podtrzymany. Ten akumulator ma, to jest AGM, technologia ma w tej chwili już ponad 5 lat i dalej trzyma bardzo dobrze, a to dlatego, że jest w ten sposób pielęgnowany. On nigdy nie był rozładowywany poniżej jakiejś porządnej wartości. Znaczy ten niskich wartości, więc jest dalej po 5 latach w super stanie. To jest jeden tip, żeby coś takiego sobie zafundować, zamiast bawić się w wyciąganie akumulatora. Ja przez te wszystkie lata ten akumulator nigdy nie wyciągałem z powodu samego akumulatora. Ewentualnie jak coś tutaj robiłem ekstra, to wtedy był ruszany, a tak żadnego zabierania go na zimę, nie robienia nic takiego, nie było takiej potrzeby. On sobie tutaj tkwi w motocyklu, podłączony do zasilania, nic nie trzeba z nim robić. A drugi protip to jest, jak się ma samochód benzynę,
to zamiast jeździć motocyklem osobno tankować, po prostu brać kanisterki i tankować razem z samochodem do kanisterków i potem sobie dolewać z kanisterka, bo tu jest do tego baku, jak się człowiek mocno, mocno napoci, to wejdzie ponad 18 litrów, normalnie wchodzi koło 17, to bardzo szybko schodzi. Jakbym miał za każdym razem moto podjeżdżać pod stację benzynową, to jest kompletna strata czasu i nieopłacalne. A tak jak sobie jeżdżę w ciągu tygodnia i mi zaczyna ubywać paliwa, to sobie spokojnie dolewam z tych. A jak te zaczynają być puste, to po prostu wrzucam je do bagażnika benzyny. Jak jadę benzynę zatankować, to dolewam sobie też tutaj. I motocyklem na stacjach benzynowych zasadniczo pojawiam się tylko jak chcę dokładnie zmierzyć zużycie paliwa co jakiś czas. Albo w trasie. A na stacjach tym bardziej mi się nie chce pakować w kasku, bo na niektórych stacjach jak ktoś w kasku wszystko załatwia, to nagle się pojawia pracownik, zaczyna podejrzliwie patrzeć. Zdarzyło mi się, jakby mnie to nie ciągnie, żeby ochrona za mną łaziła gdziekolwiek. Prościej jest mieć swój kanisterek i mieć to z głowy. Dobra, tyle pro tipów. Na razie.